cóż to? Co ci? Przygotowałeś odpowiedź dla Iwina? Tak, oto pismo. Elf na pewno cię wynagrodzi. Zobaczymy. Ta. Co cię? Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Javeda. Ciekawe. Wiem, że to Raymond. Detektyw Raymond? Zaiste wiedźminie. Możesz mieć rację, ale to by znaczyło, że... Prawdziwy detektyw nie żyje. Azar Javed, ukryty pod iluzją, korzysta z dobrego imienia Raymonda. Niebywałe. Przyznaję, Geralt, jestem pod wrażeniem. Co zamierzasz? Rozumiem. Możesz przestać się uśmiechać i tak mam niespokojne sny. Ale to nierozsądne. Na twoim miejscu porozumiałbym się z Kalksteinem. Na każdy czar istnieje przeciwczar, a na każde zaklęcie przeciwzaklęcie. Alchemik może ci pomóc. Thank you.
Żaróweczka dobrze robi na włosy. Podejrzewałem cię o współpracę z Javedem. Sądzisz, że pracuję dla salamandry? Zaraz pęknę ze śmiechu. Ktoś zadał sobie wiele trudu, żeby cię wrobić. Czyli wierzysz, że to nie ja? Tak. Azar chciał, żebym myślał, że pracujesz dla niego. W życiu bym tego nie zrobił. A wiesz czemu? Tak? Ten szaleniec wykorzystuje moc żywiołu ognia. To skrajnie niebezpieczne. Żywioł ognia jest pierwiastkiem chaosu, nie poddającym się racjonalnemu rozumowaniu. Przeciwieństwem naturalnego ładu, który uosabiają inne żywioły. Wystarczy. Rozumiem, że korzystanie z żywiołu ognia jest niebezpieczne. To mi wystarczy. Wiem, że Raymond to szef salamandry. Jesteś pewien? Tak. Mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec. Co zamierzasz z tym zrobić? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uważaj. Na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną, najlepiej otoczone żywiołem przeciwstawnym, czyli wodą. Wieża na bagnach. Idealne miejsce. Tam będziesz miał szansę. Bywaj. No to jak kurwa będzie? Robimy... No to... Rozpracowałem salamandrę. Jasne. Jeszcze tu wrócę. Cholera. No to jak...
Rozgryzłem Javeda. Mów. Podszywa się pod Raymonda, korzystając z iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Mam na to niezbite dowody. Javed swobodnie porusza się po mieście i realizuje swoje plany. Chciał mnie poszczuć na Vincenta, Baraninę i Kalksteina. Nie wiem, co powiedzieć. Kurwa, mało brakowało, a wykołowałby nas wszystkich. Jak chcesz wykończyć skurwysyna? Muszę go osłabić. Niestety nie wiem jak. Pogadaj z resztą podejrzanych, może ktoś będzie znał sposób. Bywaj. Co mu chodzi? Niech mówi, a nie stoi tak z otwartą gębą, bo muchy mu wlecą. Do Shani przyszedłem. Zajęta jest. Sprzątamy właśnie i nie ma czasu przyjmować żadnych lekkoduchów. Byliśmy umówieni. Nie uczyła cię matka, że się nie przeszkadza, gdy ktoś jest zajęty? Pewno teraz sobie wybaczyć nie może, że takiego potwora wychowała. Ale... Co tak włazisz jak kro... Do Shani przychodzę. Siedzi taka w pokoju jak księżniczka. Gości przyjmuje. A czynsz opłaci tyle, co kot napłakał. Aha. A płacze, kicia ostatnio płacze, bo mamusia nie ma na jedzonko dla kici. A nie będzie przecież kicia jadła tego, co ta medyczka, bo się jeszcze pochoruje. Aha. A kawaler bogaty nie zlituje się nad kicią? Na górę, królewicu, zapraszam na górę. Geralt, musimy pogadać. Jasne, słucham. W szpitalu była awantura, padły trupy. Czemu mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany? Geralt, wytłumacz się. Chciałem przysłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których ciała później znalazł stróż. Nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Shani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Może ci w czymś pomóc? W zasadzie poprosiłabym cię o przysługę. Zamieniam się w słuch. Jaskier. Pamiętasz Jaskra, prawda? Otóż od dłuższego czasu namawiamy się na nasiadówkę. Nasiadówkę? Tak, powspominalibyśmy dawne czasy przy kilku głębszych. Mam tylko jeden problem. Brak kilku głębszych? Dokładnie. A że dawno się nie widzieliśmy, nie chcę go gościć byle czym. Czego potrzebujesz? Dla Jaskra wiśniówkę, dla mnie różowe wino, no i coś dla ciebie. Zobaczę, co da się zrobić. Tak? Witaj, Shani. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne. O co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. Rozumiem. Dzięki. Nie ma sprawy. Tak? Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy.
Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Mice'a. Może powie ci coś interesującego. Ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. Ja mać, znowu przegrałem. O co chodzi? Trzeba wam czego? No dobra, płaść. Czego chcesz, biały wilku? Rozgryzłem salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Komuś bardzo zależało, żebym myślał, że wspierasz salamandrę. A ja myślałem, że to oni cię na mnie nasłali. To interesujące, co mówisz. Chcą wysadzić mnie z siodła. Próbowali mnie otruć. Wysłali też kilku zamaskowanych pedałów z mieczykami. Ale to za mało na wujka baraninę. Myślałem, że jesteś kolejny. Wiem, że walczysz z salamandrą. Też na nich poluję. Javed chce przejąć mój interes. Postanowił zacząć od dziewczynek. Wiesz dlaczego? Chociaż dawno temu opuścił Zerikanię i szkolił się na maga, w głębi duszy pozostał pieprzonym dzikusem. Teraz rozumiesz? Nie bardzo.
kieruje się instynktem. Myśli swoim wielkim czarnym kutasem. Do tego ma dość szczególne upodobania. Kręci go ogień. Dziewczynki boją się jak jasna cholera, a wierz mi, byle co nie jest w stanie ich przestraszyć. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma sprawy. Rozpracowałem Javeda. Dobrze. Niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z potężnym magiem. Pogadam z Kalksteinem, może wymyśli coś pożytecznego. Aha, dobra robota, wilku. Bywaj. Bo jeszcze ktoś zobaczy nas razem. Bywaj. O co chodzi? Trzeba wam czego? Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej guziałki. A to jak niezły trunek. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj.
Zaczekam z tym do jutra. Mówią, że wysłannikiem bogów byłem... Dziwny jesteś. Thank you.
Co? Może ci się nie podoba? Nie wyglądasz ani na Temerczyka, ani na Redańczyka. Diablina Dali. Tak? Tak. Jak tam? Czy ty rozumiesz? Nie. Porozmaw. Tak? Bywaj. Usługi przewoźnicze w... Przewieźmy. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Jesteś gotowy? Tak. Czyżby nowy klient? Zapraszam na moją łódź. Nie ma nic do roboty. Geralt? Na święty płomień, dobrze cię widzieć. Co się stało? Dostałem kolcem Echinopsa pod nagolennik. Nie mogę chodzić, a mieliśmy znaleźć cmentarzysko golemów.
Najpierw jakiś idiota. Niech święty płomień rozświetli mroki jego umysłu, bełkotał o komarach i gelomach, a potem dostałem tym przeklętym kolcem. Ach! Ranę trzeba opatrzyć. Nie ma czasu na drobiazgi. Elfy będą handlować z hawekarami na cmentarzysku golemów. Miałem wyeliminować hawekarów i wiewiórki. Jednym ruchem ściąć wszystkie łby hydry. Wygląda na to, że hydra jeszcze pożyje. To był bezpośredni rozkaz od samego wielkiego mistrza. Geralt, pomóż mi proszę. Przekażę ci dowództwo nad oddziałem. Jestem wiedźminem, nie żołnierzem. Wierzę w ciebie, Geralt. Wierzę też, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Święty płomień obarczył cię odpowiedzialnością i zaszczytem. Spokojnie, Zygfrydzie, nie unoś się. Proszę cię, naprawdę potrzebujemy pomocy. Zaczekajcie tu, rozejrzę się. Wieczny ogniu. Zielono. Słucham cię, biały wilku. Wszystko rośnie. Gwynblade. Bywaj. Słuch.
Ta budowla sprawia wrażenie, jakby zawaliła się pod własnym ciężarem. Bagna nie są chyba najlepszym miejscem do wznoszenia czegoś tak dużego. Co się stało? Ranet. Nie ma. To był. Jestem. Wierzę. Proszę. Dobrze. Dziękuję. Uderzajcie mocno i pewnie. Niech święty płomień was prowadzi. Tak sobie myślę, że nie zawadziłoby użyć wiedźmińskich eliksirów. Słyszałem o nich wiele dobrego. Oczywiście. Wiedźmin nigdzie nie rusza się bez swoich eliksirów. Jeszcze jedno. Kim są hawekarze? To gnidy, jakich mało. Ludzie sprzedający wiewiórkom broń. Jesteśmy na twoje rozkazy.
słucha. Nigdzie nie mogę znaleźć Jivina. Co się z nim stało? Odszedł stąd niedawno do innych elfów zamieszkujących na bagnach. Gdzie go znajdę? Musisz poszukać, ja tam nie bywam. Nie uratuje!
diable, Bars. Muszę przemyśleć kilka spraw, więc zostaw mnie w spokoju. A, Wiedźmin. Widzę, że nie próżnowałeś. Obóz szkoleniowy? Aby skutecznie prowadzić walkę, musimy trenować. Naprawdę myślisz, że ta garstka może cokolwiek zwojować? Czy garstka kamieni może zmienić się w potężną lawinę? Czy miasto może spłonąć od pojedynczej iskry? Obaj znamy odpowiedź. Cóż... Tak? Mam odpowiedź Vivaldiego. Skoro wysłał wiadomość, ma dla mnie słowa, a nie pieniądze. Przypuszczałem, że tak będzie. Czyli przyszedłem niepotrzebnie? Wręcz przeciwnie, Wiedźminie. Vivaldi nie chce lub nie może nam pomóc. To bardzo istotna informacja. Wspomniał coś o przyczynach swojej decyzji? Vivaldi jest bankrutem. Interesujące. Bank ma się dobrze, a Vivaldi jest bankrutem. Dziękuję, Geralt. Właśnie wpadłem na pewien pomysł. Tak? To obóz treningowy. Do czego się szykujecie? Nie jesteś głupi. Jeśli się zastanowisz, znajdziesz odpowiedź. Chcecie wywołać powstanie przeciw ludziom? Nie boisz się, że o wszystkim doniosę? Poprawka. Chcemy wygrać wojnę z ludźmi, a nie tylko wywołać powstanie. I nie boję się, że doniesiesz. Po pierwsze, jesteś odmieńcem i ludzie nie potraktują cię poważnie. A po drugie... Przygotowania do wojny są w tak zaawansowanym stadium, że nic nie może nas powstrzymać. Wkrótce wyzima zapłonie. Mam nadzieję, że będę wtedy daleko stąd. Znając twoją skłonność do wikłania się w awantury, jestem pewien, że spotkamy się w ogniu walki. Jestem tylko ciekaw, po której stronie staniesz. Po swojej własnej. Jesteś naiwny jak dziecko. W czasie wojny niemożliwe jest pozostać neutralnym. Przekonasz się o tym. Pożyjemy, zobaczymy. Tak? Masz dla mnie jakieś zadanie? Udowodniłeś, że potrafisz sprawnie poruszać się po bagnach i wyświadczyłeś nam przysługę. Teraz chcę cię poprosić o drugą. Słucham. Podobno w okolicy pojawili się rycerze zakonu Płonącej Róży. Ci mordercy nienawidzą nieludzi i wcześniej czy później przyjdą, żeby nas zabić. Co ja mam z tym wspólnego? Przeprowadź moje komando na cmentarzysko golemów. Będzie tam czekał Hafkaren z transportem broni. Musimy się przygotować do walki z Dwan. A gdyby wystąpiły komplikacje, oczekuję, że będziesz walczył, że nie dopuścisz do rozbicia komanda. Nie jestem pewien, czy chcę mieć z tobą do czynienia. Może jeszcze wrócę.
Thank you.
Czyżby nowy klient? Zapraszam. Co? Pozdrowienia od Jarena Bolta. Przynoszę zioła. Nareszcie. Myślałem, że już się nie doczekam. Proszę. Oto 5 pęczków kwiatu dwugrotu. Tak jak było umówione. Oto 400 orenów i pozdrowienia dla Jarena. Nie zapomnę pozdrowić. Co? Przewieź mnie na czas to... Tak. Napiłby się człowiek. Spać mi się chce. Bohem dążyłby. Dobrze, piekrzyłam. Ja tam mówię, że się z siebie dogadali.
Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynajmy już. Zaraz zaczynamy. Zaraz zaczynamy. Nie ma nadziei. Zaczynam sekcję. Rasa, człowiek, płeć, mężczyzna, obrażenia ciało, uszkodzone w znacznym stopniu, stopień dehydracji tkanek... Daruj sobie ten żargon, Shani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej, to kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Wyssany szpik kostny. To trupojady. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości 2 palców. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Możemy podrążyć temat? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Objawy nie są zwyczajne i myślę, że przyczyna śmierci również była niezwykła. Te rany są zbyt ewidentne. Czuję w tym coś więcej. Trucizna? Jeśli tak, to jakaś rzadka. Może wręcz dekokt alchemiczny. Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w 10. Całkiem marska, ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. Coś mi tu nie gra. Wszystko idzie zbyt łatwo. No cóż... Widać, czasem życie jest proste. Trucizna to jedyne wyjaśnienie tego nietypowego stężenia zwłok? Najbardziej prawdopodobne. Czemu pytasz? Mam paskudne przeczucie, że kryje się za tym coś więcej. Możemy zrobić trepanację czaszki. To zawsze ostatnia deska ratunku koronera. Otwieramy czaszkę. Przepraszam. Co to za świństwo? Larwy z rykańskiej muchy CC. Bardzo niebezpiecznej. Dobrze się czujesz? Już lepiej. No dobrze. Skąd się wzięły w jego mózgu? Taki cykl rozwojowy. Gdybyśmy byli w Zerrikani, powiedziałbym, że mucha weszła mu przez nos do zatok i złożyła jajeczka. O ile się orientuję, jesteśmy w Temerii. Na szczęście. Nasz klimat jest za suchy i za zimny dla muchy CC. Nawet gdyby komuś udało się sprowadzić jajeczka, facet musiałby je wciągnąć nosem. Nie rozumiem. Jak wyglądają takie jajeczka? Malutkie, białe. Można pomylić z mąką. Albo z fistechem. Geralt, Denat brał przed śmiercią fistech. Sama mu go dałam. Strasznie cierpiał, a nie mamy innych środków znieczulających. Ale myślałam, że jest z bezpiecznego źródła. Skąd go miałaś? Załatwił mi go twój znajomy detektyw. Mówił, że to specjalna partia towaru. Raymond. No to mamy problem. Dosypał jajeczek do fistechu. Nocą dostał się tu i spreparował resztę śladów. Nie, to nie pasuje do Raymonda. Masz rację. Chociaż od pewnego czasu, kiedy go spotykam, mój medalion drga. Poza tym Zerrikania... Z Zerrikani pochodzi Azar Javed. Obawiam się, że nie ma już prawdziwego Raymonda. Ale przecież widziałam go wczoraj. To musi być Azar. Posługuje się iluzją. Próbuje mnie do czegoś wykorzystać. Wszystko zaczyna się układać. Dziękuję, Shani. Co zamierzasz? Najpierw porozmawiam z Kalksteinem. Nie zamierzam uderzyć nieprzygotowany.
Bądź ostrożny, nie lekceważ go. Nie ma nadziei.